Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy Rokitek, którzy skarżą się na uciążliwości związane z budową deweloperskiego osiedla. Nowe Rokitki, tak nazywa się osiedle, które powstaje pod Tczewem. Pierwszy etap budowy został już zakończony. Trwająca właśnie budowa drugiego etapu jest nieco uciążliwa dla właścicieli okolicznych domów. Do naszej redakcji zgłosiła się grupa mieszkańców, która udokumentowała niepokojące praktyki jednej z ekip budowlanych. Na zdjęciach oraz na nagraniach z 20 lutego i 2 kwietnia widać mężczyzn wypalających odpady w pobliżu placu budowy. Znalezione na polu pozostałości po ognisku mówią same za siebie. Tczewska policja wielokrotnie otrzymywała zgłoszenia o paleniu odpadów. Interwencja z 20 lutego zakończyła się udzieleniem przez policjantów pouczenia. Pani Karolina, mieszkanka Rokitek, która postanowiła wypowiedzieć się w tej sprawie przed kamerą, zwróciła uwagę na jeszcze jeden problem wynikający z sąsiedztwa budowy. Tak jak widzimy tutaj przy takiej pogodzie, tak po prostu fruwające odpady, styropiany, resztki folii. Nie jest to po prostu sukcesywnie zabezpieczane i po prostu roznosi się tak po okolice. Zaniepokojeni zanieczyszczaniem środowiska mieszkańcy poinformowali o sprawie starostwo powiatowe oraz urząd gminy. Urzędnicy rozkładają jednak ręce. O ile kwestie gospodarki odpadami komunalnymi w dużym stopniu uporządkowała działająca od lipca 2013 roku ustawa, o tyle problem wywozu i utylizacji odpadów budowlanych wciąż pozostaje nierozwiązany. Nie ma możliwości w tej chwili tak naprawdę kontrolowania, jakie masy odpadów powstają. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, tak jak tutaj jedna z mieszkanek, przy którą chylę czoło, zgodziła się i przekazała sprawę policji, my również wzywamy w takiej sytuacji policję. Jeżeli na przykład ktoś pali odpady, a tam rzeczywiście dochodzi do palenia odpadów, z tego co widziałem na zdjęciach, wzywamy policję i policja tutaj prowadzi postępowania, jeżeli chodzi o wykroczenia. Gmina ze swojej strony, a tutaj prezydent, burmistrz czy wójt ma takie prawo, ma możliwość wydania decyzji z urzędu nakazującej usunięcie odpadów w miejsce tego nieprzeznaczone. Firma Dekpol, budująca osiedle Nowe Rokitki, o paleniu odpadów dowiedziała się od nas. W oświadczeniu wysłanym po naszej interwencji przedsiębiorstwo informuje, że zostały już wyciągnięte konsekwencje w stosunku do firmy podwykonawczej, której pracownicy samowolnie palili śmieci w pobliżu budowy. Wyegzekwowane z nałożonej kary pieniądze zostaną przekazane na ręce sołtysa Rokitek jako dofinansowanie corocznych obchodów Dnia Dziecka w tej miejscowości. Czas pokaże, czy polubowne rozwiązanie problemu będzie skuteczne. Wiadomo, że jesteśmy sąsiadami, nie chcemy jakichś, że tak powiem, sporów, no i chcielibyśmy po prostu żyć, że tak powiem, w harmonii.